Las nieopodal miasta Greenwood w stanie Wisconsin, lata 80. XX wieku. Patrol policyjny został wysłany w tamte rejony w celu sprawdzenia wiarygodności wiadomości, jaką dostali. O godzinie 20:35 na komisariat zadzwoniła kobieta, około 25 lat, z pobliskiej budki telefonicznej, że ona ze swoim chłopakiem zatrzymali się na trasie Rock Creek z Wilgard do Greenwood, na pobliskim poboczu obok lasów, w celu załatwienia swoich potrzeb fizjologicznych. Po pół godzinie po odejściu jej chłopaka od auta zaczęła go nawoływać. Jedyne co usłyszała to powiew wiatru i dźwięki przypominające warczenie, charkanie. Przerażona wsiadła do auta i pojechała do pobliskiej stacji benzynowej, by stamtąd zadzwonić na policję. Gdy określono dokładnie położenie, wysłano tam patrol z dwoma policjantami. Połączenie pomiędzy komisariatem a radiowozem oraz pomiędzy samymi policjantami było odtworzone za pomocą wziętych ze sobą krótkofalówek. Całą rozmowę zarejestrował dyżurujący komisarz Matthew Leocard, a oto zapis z tamtej nocy. Tak, Patryk poszedł sprawdzić teren. Ma przy sobie krótkofalówkę. To dobrze. Połącz waszą rozmowę do mnie, żebym mogła również słyszeć. Dobra. Jak tam sytuacja, Pat? Na razie nic. Cisza. Ani śladu po chłopaku. Idę głębiej, może coś znajdę. Dobra. Masz coś? Chyba tak. Znalazłem starą niebieską bluzę. Czy ten chłopak miał taką na sobie? Czekaj. Centrala, czy zaginiony miał na sobie starą niebieską bluzę? Tak, a... O skur... Jest krew. Czekaj. Co? No jest krew. Na prawym przedramieniu bluzy. Ta część jest zresztą poszarpana. Ślady przypominają szpony. Czyżby się natknął na niedźwiedzia? Na to wygląda. Idę szukać dalej. Centrala, słyszysz mnie? Słyszę cię dobrze, ale zaczynają się robić zakłócenia. Jak będziesz coś miał, to łącz się z Mike'iem. Dobra, Mike. Jak mnie słyszysz? Doskonale. Jak coś znajdziesz, to łącz się ze mną. A tak poza tym, to co znalazłeś? Prócz bluzy jeszcze nic, ale z mojej krótkofalówki zaczęło trzeszczeć, więc wolałem sprawdzić łączność. Dobra, zrozumiałem. Odzywaj się, jak coś znajdziesz. Bez odbioru. Znalazłem coś. Chyba zaginionego. Żyje? W to szczerze powątpiewam. Ma strasznie poharataną twarz i nie ma prawego przedramienia. W sumie zgodnie ze śladami na bluzie. Widzisz coś jeszcze? Tak, ślady stóp lub łap. Nie potrafię tego określić. Jak wyglądają? Nie wiem. Na pewno to nie są niedźwiedzie łapy, ani też ludzkie. Jakiegoś stwora dwunożnego. To wiem. O cholera! Co się stało? Teraz właśnie bardziej naświeciłem na jego korpus. On ma wyrwane wnętrzności. Znaczy się... ich nie ma. Nie ma! Kurde, czekaj. Spokojnie. Połączę się z centralą. Halo? Halo? Centrala? Centrala, zgłaszam się. Znaleźliśmy zwłoki, prawdopodobnie zaginionego. Twarz zmasakrowana, brak prawego ramienia. Wyprute wnętrzności. Dobra, zanotowałam. Słyszę szelest. Spokojnie, jesteś w lesie. To pewnie jakiś zając albo inne zwierzę. Kurwa, a jeśli to coś? Nie ma cię tutaj, więc nie wiesz. I od kiedy zające są dwumetrowe i biegają z prędkością dźwięku? Bo właśnie coś takiego mi tutaj śmignęło. Dobra, rozumiem. Tak więc wycofuj się. Zostaw ciało. Rano się techników tam wyślę. O ile jeszcze będzie do czego wracać. O kur... Co jest? Patrz! Halo! Halo! Jezus Maria! Ja pier... Mike, co się tam dzieje? Straciłam łączność z Patem, a słyszę jak klniesz. Gadaj, co się dzieje? No mów! Właśnie sam nie wiem. Pat widział jak coś śmignęło w krzakach i prawdopodobnie to teraz go goni. Kurwa, co to jest? Pat, nic nie jest? Gadaj, co się dzieje? Mi jeszcze nic, ale możliwe, że zaraz będzie. Jakiś potwór rodem z jakiegoś horroru mnie goni. Kurwa, to nie biegnie. To zapierdala jak struś pędzi wiatr. Opisz mi to coś. O Boże, stwór wielki na 2 metry. Włochate ciało jak u niedźwiedzia. Ogromne pazury, twarz... Ja pier... To coś się zmienia. Kurwa, to coś zmienia twarz. Co to kurde jest? O matko... Chryste... Pata coś goni. Mówi, że ma to ciało niedźwiedzia i zmienną twarz. A co znaczy zmienną? Wytłumacz mi. Nie mam bladego pojęcia, kurde. Coś goni Pata, nie wystarczy? Pomocy! Pat, słyszysz mnie? Pat, odezwij się no! Co jest, Mike? Zerwał mi się kontakt z Patem. Pierdolę to. Ja stamtąd odjeżdżam. Zwariowałeś? A co z Patem? Nie wiem. Domyślam się, że to coś go złapało. O ja... Kurde! Ten stwór biegnie w moją stronę! Cholera, Mike, wycofuj się i nawet nie waż się ze mną rozłączać. Jasne, jasne. Jest jakieś 50 metrów za mną, ale mam to w dupie, ja stąd spierdalam. Zrozumiałam. Mów mi, jak coś się będzie działo. Tak jest. Stwór zniknął mi z oczu. Możliwe, że go zgubiłem. Centrala! Halo! Odbiór! Tu centrala, jak tam sytuacja? W porządku, ale na poboczu stoi jakaś kobieta. Jakaś kobieta? Tak, blondwłosa kobieta, ubrana na ciemno. Widać, że próbuje złapać stopa. Po jakiego czorta się tu znalazła? Stary, mam złe przeczucia. Jedź dalej. I mam ją tak zostawić, kiedy po okolicy grasuje stwór? Nie ma opcji, zwalniam. Nie, czekaj, Mike, nie rób tego. Cholera jasna, jedź dalej, to jest rozkaz. W dupie mam twój rozkaz. Jestem przy niej. Hej, proszę pani, może panią podwieźć? Co jest, kur... Mike, co jest? Mike, odezwij się! Mike! Kurwa, Mike! Koniec zapisu. Kontakt po tym został zerwany. Następnego dnia rano przyjechały w wyznaczone miejsce radiowozy z posiłkami. 2 kilometry od miejsca zdarzenia znaleziono w rowie poniszczony radiowóz. W lesie znaleziono również krótkofalówkę należącą do Patryka Simonsa oraz zakrwawioną szaro-niebieską bluzę zaginionego Stanleya Berta. Ciał Simpsona, Berta ani Michaela Wave'a nie odnaleziono.